Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Mojżesz i Eliasz, dwaj przedstawiciele Starego Testamentu, pojawiają się i znikają. To obraz przemijalności wszystkiego, co jest z tego świata, także prawa i proroków, których uosobieniem są ci dwaj mężowie. Stary Testament w całości wypełnił się w osobie Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Misja Mojżesza, Eliasza i pozostałych proroków Starego Przymierza dobiegła kresu wraz z ukazaniem się Boga w ludzkiej postaci, którego oni zapowiadali. Nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. Wydarzenie z taboru tak mocno dotyka swoim blaskiem narządy poznawcze uczniów, że nie widzą nikogo poza Jezusem. To cel życia duchowego, aby nauczyć się dostrzegać wszędzie Jezusa, także w drugim człowieku i również w naszym nieprzyjacielu. Nasz wzrok, nasze myśli, uczucia i pragnienia powinny koncentrować się wyłącznie na Jezusie. Wówczas odnajdziemy to, co nadaje sens naszemu życiu. Doświadczenie przemienienia Pańskiego zmieniło życie apostołów. Prośmy dziś, aby i nasze życie zostało przemienione blaskiem taboru i upodobniło się do życia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Ten, który ma władzę nad wszelkim bytem, dotknie nas swoją boską mocą i uzdolni nasz wzrok do widzenia Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia i w ludziach, których spotykamy na swojej drodze.